Siema wszystkim, z tej strony Kuba731, a to jest nasz, jakby to powiedzieć, drugi materiał z naszego dodatku DLC do Saints Row A Song of Ice and Dust. Tak, zapomniałem w tym zdaniu o OOF w poprzednim odcinku. I tak, jak widzicie, ponownie jesteśmy w dzielnicy Vallejo, a raczej w mieście pod tytułem Vallejo, gdzie poprzednio rozpoczęliśmy właśnie pierwszy odcinek, w którym zapoznaliśmy się z głównym wątkiem fabularnym, gdzie w tym dodatku DLC będziemy musieli toczyć ostry bój z frakcją, a raczej z plemieniem lodu, i żeby po prostu obalić i pokonać główną antagonistkę, czyli królową lodu, która przewodzi tym swoim plemieniem, i musimy po prostu też pomścić naszych pobratymców w tym dodatku DLC. Na razie, zanim rozpocznę drugą misję tego dodatku DLC, a zostały nam już co najmniej cztery, i w jednej właśnie z tej drugiej misji skontaktujemy się z Gwen, czyli byłą szefową z początków gry i jakby to powiedzieć, rywalką w jednej z misji w tej grze larpowej. No i oczywiście teraz to będzie nasza sojuszniczka tutaj. Więc zanim przejdziemy do drugiej misji, najpierw wskoczę tutaj. Mam tutaj zaznaczone, bo chcę sobie kupić jakieś ubranko, żeby to zaliczyć. No i tutaj chyba tajną historię tego miejsca. Dla po prostu hrabstwa Kavanagh. Więc dobra, jedziemy. Znajduję się tutaj. Właściwie to chyba jest coś w rodzaju miejscówki plemienia Phoenix, co nie? Którą przywódczynią jest głównie Gwen. O, proszę, podchodzimy i kupujemy sobie jakieś fajne ubranko. Co tu mamy? Jakieś gogle? A tu jest gogle tych właśnie wojowników z tego plemienia lodu. To? Smycz, dust, fire. A tutaj co mamy? O! I fajny hełm. Hełm szefoński dla Slandera. Dobra, to sobie możemy kupić. A czy ja tu będę go nosił? No nie do końca. Jedynie po prostu bo ja chyba zawsze kupuję to. Kupuję różne takie, powiedzmy, ciuchy z tych sklepów, a je nie noszę. No mówię dlatego, że chcę po prostu zaliczyć te wszystkie sklepy w każdej z dzielnicach. To jest właśnie głównie robię. Bo bardziej mi odpowiada ten strój, który na sobie tutaj mam. Pokazujący mnie jako tutaj szefa i dobra. Jesteśmy właśnie tutaj, w miejscu. Umówmy się w miejscu, gdzie mamy te wszystkie, żeby zbadać tajną historię. Duster Fire na Fracetta Field. Tylko najgorszy. A tu jest chyba też taki, powiedzmy, Luna Park, co nie? Dobra, ale ja szukam sobie tabliczki. Przecież nie tej, ale już wiem, gdzie jedna znajduje się. A raczej ta, która rozpoczyna... O, tutaj się znajduje, proszę bardzo. No co, rozpoczynamy, co nie? Szukam takiej właśnie tablicy, żeby rozpocząć sobie zabawę w wystąpowaniu informacji o tym miejscu. If thou heedest these tales, here and there, a treasure thou shalt receive. Czyli to, co właśnie mieliśmy ze wszystkimi takimi z badaniami tajnych historii każdego miejsca w Santo Ileso. I dobra, chwila, gdzie? Chyba pominąłem... O, tutaj jest, kurde. No pomimo, nie chcę tym, myślałem, że tam dalej jest ta tabliczka, ona była tutaj.
zapomniałem, gdzie on... Przez chwilę zapomniałem, gdzie ona leżała, nie? The Great Council decreed that a stronghold shall stand upon this ground and rule the skies from here to the far horizon. To ta historia totalnie tej, jakby to powiedzieć, frakcji, którą rządzi właśnie Gwen. Dobra. Gdzieś tu kolejna tabliczka się znajduje. Tutaj chyba wychodzimy. Raczej chyba nie. Tutaj coś tak myślę, że tutaj nie będziemy mieli. I o, jakie tutaj jest złomowisko. A raczej jakie mamy tutaj zezłomowane tutaj, a raczej zardzewiałe samochody stare. A. Chyba musimy pójść gdzieś tak tutaj. Nie, my stąd wychodzimy. Tutaj nic. That makes me angry. Musi gdzieś jeszcze tutaj być taka... Ej. Okej, wyszliśmy poza obszar na tej historii. O, tutaj mamy, patrzcie. Dobra, co tutaj mamy? Didst thou know? Enzo Frazetta of the 53rd Hammerheads perished in the war beyond the sea. May his name long endure. Okej. No to trochę ta historia całej tej frakcji, którą tutaj, tej całej frakcji Ognistego Feniksa, co nie, mamy tutaj. Trochę to nie jest związane chyba z tym miejscem. Może to nie do końca taka chyba prawdziwe fakty historyczne, ale głównie związane z tą zabawą. Ale no, ciekawe. Dobra. To tylko gdzieś tutaj, przy tym obszarze, będziemy mieli tutaj tabliczki. Tutaj już je widzę. O, chyba muszę wejść tutaj na górę. O, tutaj mamy na górze. Okej, tutaj mam pierwszą tabliczkę. Didst thou know? The last of the Skyriders set forth from this place 15 years ago. Their kind shall never alight upon this field again. Dobra. A kolejna gdzie się znajduje? To była jej... Została nam tylko ostatnia tabliczka, to jakby to powiedzieć, do posłuchania. Jej nie widziałem. To chyba muszę wejść tam gdzieś na górę. Nie, tutaj nie wejdę. Tutaj chyba nie, jeszcze nie byłem. Gdzie tu mamy? Amazing! Tutaj pusto. Nie wiem, wejdźmy jeszcze raz na górę. Ale nie, tutaj mamy tylko jedną tą tabliczkę. Tablica, której posłuchaliśmy w historii. O, a tutaj? O, musimy wejść tędy. Dobra. Tutaj mamy gdzieś tabliczkę.
też samą górę. O. Jeszcze tutaj. Tutaj nie widzę żadnej, jakby to powiedzieć, tablicy. Jakby... Nie, no chyba tutaj jest... Nie no, bez jaj. Czyli tutaj weszłem chyba na darmo. To wracamy. Ajajajajajajaj. Zapowiada się chyba na trochę dłuższy. Gdzie je... I like this! A tutaj mamy, patrzcie. Dobra, odpalmy. Didst thou know? On this very spot, I, Merrimack the Bitter, vanquished Gongor Tacklebox in single combat. None dare mock my codpiece now. No i proszę, tutaj ona była, przy tej, jakby to powiedzieć, na, jakby... przy tej bramie wjazdowej. I dobra, możemy zakończyć.
wioski poszukiwania informacji. Thus endeth the lesson. Your training is complete. Huzzah! I'm the master now. Tak jest. No co, no to możemy osobiście już rozpocząć. Jakby to powiedzieć, misję drugą tego dodatku DLC. Igrzyska Dust Fire. O! Igrzyska? Czyli tej właśnie frakcji Gwen. No proszę, a my się akurat aktualnie znajdujemy tutaj. W ich chyba miejscowie. Dobra, Igrzyska Dust Fire. Nie. Rozpoczyna się twa pomsta na Królowej Lodu. Dobra. Kostium z Lostlandera, kasa 2000 dolców i 3000 punktów doświadczenia. Dobra, to co, aktywujmy tą misję i zadzwońmy do Gwen. Alright, you wanna LARP team up? Let's team up. I'm waiting for you outside the dust fair. Okej. Powiedziała, gdzie się spotykamy, a my właśnie znajdujemy się w tym z Dust Fire. Więc spokojnie możemy ponownie rozpocząć tutaj misję. No, to zobaczymy, co tutaj będziemy musieli zrobić. Okej, rozmówmy się z Gwen Doliną. So, what's your plan to get back at the Chill Queen? Simple. We join forces and LARP killer. What? That's a goal, not a plan. We don't know her strength. We don't know where she is. We don't even know what she fucking wants. No. But the lore master will know. No właśnie, to jest właśnie taki problem, że... Że nasza protagonistka w ogóle nie planuje nic, tylko po prostu totalnie. Widzi prosty cel i po prostu wprost go realizuje w dość banalny sposób, że po prostu, jak mamy przeciwnika, to nie opracowujemy jakiegoś planu, tylko po prostu atak, tylko po prostu znajdujemy go, likwidujemy i tyle. To stanowi dla mnie też taki główny problem. Dlaczego podchodzimy, czy ona tak podchodzi tak na luzie do tego, no ja to rozumiem. Hej, Lore Master, dobrze, you know everything we need to know about the Chill Queen, right? The Lore Master did know, but the Lore Master's dead, so... Right, but you can tell us. Wrong. My character is dead, and all of his knowledge went with him. If I tell you what he knew, I'd be breaking the rules. What kind of fucked up bullshit is this? Just go get a speak with Dead Potion, then we'll be golden. We need 250 quest tickets to buy a speak with Dead Potion. And we earn them how? By playing fair games. It'll be faster if we split up. A little competition, huh? May the better LARPer win. Will you grow up and go play carnival games? No. Handmade soap and okay, player looking for gay. Znajdźże sobie grę. Okej, no to poszukajmy grę, żeby zdobyć trochę fałszu, żeby takie pieniądze z tej właśnie larpowej gry. You there! Stand and hark mine tale of woe! For coyotes should attack mine caravan! I plead with thee, help me in mine quest! Fetch me five of their pelts! I shall tym napadzie na pociąg, że oni w ogóle nie zaplanowali tym napad, tylko po prostu go zrobili i tyle. Szukaj, że tam kojotów, dobra. Kurde, nie doczytałem, co mam aktualnie zrobić, ale może się dowiemy. Aha. Ale to możemy na niej do nich strzelać, tak? Czy co takiego zrobić? Nuts in face! I proszę. A po prostu polo. Ty, ale zobaczmy, czy jednak da się tak do nich strzelić. No powiedzmy strzelić. Chyba to nie jest chyba jakby zabronione, co nie? Jakie kurde polowanie. Bark! Ej, stój, kole... Ty koleżko, stój! O! Aaaa, proszę bardzo. Ale może skuszy go.
slain thee! Thy pelt is mine! Mhm. No i jeszcze 3 zostały nam kojoty do ubicia. Więc dobra, szukajmy. Tylko na tym obszarze musimy ich znaleźć, więc dobrze. Trzeciego. No co jest? Ej, powinienem już... Fake virus! Fake murder! Proszę bardzo. Trzeci kojot ubity. Zostały jeszcze 2. Howl, howl! Howl! Okej, gdzie on teraz pobiegł? Kojocie, no teraz to ty nie uciekniesz, a raczej kojotko. No. Smell like gym socks. Okej, to może teraz zmienię broń. I został nam już ostatni kojot do ubicia. Co? Ajajajajaj. Musimy po prostu tą całą arenę odpolować. A tu mamy! I proszę bardzo, ubity! Teraz podejdźmy, oddajże skóry kupcowi. No to oddajemy. Masz stary skóry? Hark! For I have brought thee the pelt thou didst desire. And I be grateful. But now I needest 500 more pelts. Thou best be fucking kidding! Well, oh horror! The coyotes cometh for revenge! Co? No, no, no! No nie, no serio, stary! Another one down. Dobra. Growl. Aj, aj, wa, aj, 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 aj. Oh no! Okej. To strzela. Robimy coś takiego. Szybko, szybko, szybko. Yeah! Fucking quit that shit! No! Dobra, teraz tych zdjęć podejmiemy. I tego. No. Since you didst save me, I suppose we can forego the other 400 and whatever pelts. I reward thee. With tickets. That's more like it. Say, has thy caravan ever come across the Frostlanders? Sort of. They paintballed my car in the parking lot. Fuckwads. No, no. Ci kupiec ma też za złe tym ze Frostlanderu. Hey, Gwen, I'm kicking ass here. Got 30 tickets already. Oh, that's real good, newbie. I just won 40. Oh. I'm sure you'll do better next time. Damn right I will. Okej, teraz musimy poszukać jakiejś nowej gry. Dobra. Raczej innej gry, żebyśmy sobie zdobyli jeszcze więcej. Bet I can beat Gwen here. Do you dare to ride the Slackmoor Gobbler? Okej, tutaj widać z tych tekstów, że... Nadal Gwen nie do końca jakby za nami przepada, ale może się to zmienić. Art thou brave enough to ride the Slackmoored Gobbler? Ride the Gobbler for 3 laps round the track. Earn time by reaching checkpoints, or by feeding the Gobbler the unfortunate but well-padded peons that stray into its path. Avoid the boxes as they cost ye time. Wilt thou prove thy valor? Most wondrous! Can you... Maybe run that by me again. Drive the go-kart, reach the checkpoints. Hitting people adds time, hitting boxes subtracts it. Most wondrous! Dobra.
No to sobie pojeździmy. Kurde, aż mi się przypomniały te, jakby to powiedzieć, jedna taka stara akcja z... Jedna z takich misji pobocznych, czyli akcji z Saints Row 3. The old street pizza! Ale też musimy uważać na te skrzynki, jak mówiła. Kurde, ominąłem go. O nie. Nie! Uuu! Mały włos! O nie, 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 nie! Now thy final lap! Plug in the heads! Even the scouring of a sandstorm deters not the gobbler from its prey! O, już trudniejsze! Się pogoda zmieniła, jakiś efekt i... Dobra, ostatnie! To był kontrolny, dobra! Ale gazu! I o! Wow! Ale miałem szczęście, że udało mi się to zaliczyć! And with proven valor, Gobbler Rider! Unlike those craven Frostlanders! I've heard how they didst ambush thee. I pray thou'll find revenge. Oh, I'm gonna revenge the shit out of them. Excellent, well. Thy tickets. Okej, dzięki. No nie było łatwo. How's it going, newbie? I just won us another 40 tickets. 40? That's real good, Gwen. I just won 50. Oh. Well, we're still short for the potion. I guess one more game each should decide it. I mean, do it. I guess so. Dobra. No to dobra. No to jeszcze jedna gra. I teraz to będziemy... kasę, żeby zakupić sobie miksturkę do rozmów z... no niestety zmarłym mistrzem gry. Okej. Kolejna gra rozpoczyna się... w tym właśnie miejscu, więc odchodzimy. O, proszę bardzo. See here a murder most foul. Who, Pausonius, my liege? Have you the skill to question these suspects and find the killer? Not usually how I do things, but sure. Perhaps a vile Frostlander hath done the deed. Nay, I fear not. I heard what they did, though. Technically within the rules, but a dick move. Now then, Valentino the Proud lies dead. All five suspects gathered here had good reason to wish her so, but they all claim alibis. Prithee, can thy wits solve this puzzle? Przesłuchanie podejrzanych. No dobra, to podsłuchajmy. Hail, Bossonius! I am Darien, of House Sandy Kraken, obviously. I had nothing to do with this murder, and I can prove it! I was playing chess with Alice. She hates when I win.
I am called Flamewing. If I had wanted to kill Valentina, I would have challenged her to a duel. I was dueling with Eleanor at the time of the murder. Jeszcze raz. I was dueling with Eleanor! I was dueling with Eleanor! Dobra, ty. I am Alice of House Duststorm. I had no love for Valentina, but I would never break the law. Besides, I have an alibi. I was playing chess with Darian at the time of the murder. Co jest z nim, czyli oni akurat mówią prawdę. Dobrze. Idźmy jeszcze tutaj. O, to z nim, z nią teraz porównuję. My name is Eleanor of East Haven. I have no house to call my own. It was not I who killed Valentina. When the deed was done, Flamewing and I were dueling. Pojedynek z tym oto gościem. Okej. I was dueling with Eleanor! Okej. I został nam tylko ostatni, czyli ona. Co nam powie? I am Clarissa of House Tapeworm. I assure you, I am innocent of this crime. When Valentina was killed, I was playing cards with Darian. Z Darianem? Chwila. Darian. I was playing chess with Alice. Ali. Chwila, ona się nazywa Clarissa, a tamta nazywa się Alicja. Czyli tak naprawdę to ona zabiła Valentynę, czyli Clarissa zabiła ją. No to mamy już winnego. Bolsonius, you may ask them to repeat their alibis before you choose the guilty party. Nie, no przygotujmy nasze oskarżenia, przecież to jest Clarissa, to ona to zrobiła. Now then, great Bolsonius, it is time for your judgment. I prithee to choose wisely and be certain of thy choice, as the penalty for murder is death, and I shall slay the one responsible. No to tak jak mówiłem, tutaj mamy Clarissa. Mamy tutaj o Eleonorę, mamy tutaj skrzydłowego, mamy Alicję i mamy tutaj Dariena. No, fajna taka gra detektywistyczna, kto kogo zabił. I muszę przyznać, że ani Darien, ani Alicja, ani skrzydłowy, ani Eleonora. Oni tego nie zrobili, bo oni mają identyczne alibi. Więc w pewnym sensie, bo mają takie prawdziwe alibi, ponieważ... Ojej, sorry, dziewczyno, a raczej już trupie, bo obaj mają identyczne alibi, więc oni mówią prawdę. Tylko tutaj mamy tak, że Clarissa kłamie, bo Clarissa podała alibi, które jest tak naprawdę fałszywe. Więc to ona popełniła jakby zbrodnię, więc oskarżamy ją. Proszę bardzo. I choose thee! T'was my hand that struck down Valentina, and she deserved it. I am escaping! O nie, stara, giniesz. Gonimy ją. Catch me! Szybko, szybko! Ajajaj, stary, nie chciałem w ciebie celować! Szybko ścigamy ją! Żeby nie uciekła! O nie, teraz to nie uciekniesz! Ajajajajajajaj! I proszę bardzo! Gotcha. No i proszę bardzo, załatwiona. Teraz pomówmy z Noble Bolsonius, you have saved us from the murderer. Pray take these tickets in gratitude and kick some Frostlander ass for us, okay? Oh, it'll be my pleasure, Sheriff. No i proszę bardzo. Aj, 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 aj.
No i po co ci to było? Po co ci to well, było, dziewczyno? I just won 50 tickets. Me too. Oh. So we tie. Yeah. Which means no one's better. I hate when that happens. Can we just go get the fucking speak with dead potion? I'll meet you at the alchemist tent. No to chodźmy. Ajajajajaj. No ale Gwen tutaj ma jednak rację. Nasza tutaj szefowa świętych jest no niedojrzała w ogóle. Come on to the alchemist symposium. Greetings, good gentlefolk. What potion do you seek this day? Health? Stealth? A love potion, perhaps? No, absolutely not. One speak with dead, please. At once. The very finest. Brewed from yew berries and the shadows cast by gravestones. That'll be 250 tickets. No to proszę bardzo. No i co możemy teraz rozmawiać? Right, we got the potion. Let's find out what the fuck is up. Dobra, gdzie on jest? Tutaj go mamy. Dobra. Lore Master, by the power of this potion, I command thy spirit to speak with the living. Now tell me, what's the deal with this chill queen asshole? In the beginning, there was nothing. Then, the four founders created the Dustlands. Crafting every detail from the stars in the sky to the sands upon the ground. They wrote the rules of blade and gun, of magic and mortality. But disharmony fell upon the founders. One among them cared not for the sanctity of the rules. She sought to sow chaos with her cheesing and munchkining ways. The other three cast her out, and lo, she did taketh her ball and leaveth to found her own LARP chapter in the neighboring lands of Meeker City. A chapter where cheesing and munchkining and, seriously, some really OP magic rules reigned supreme. And there she rules to this day as the Chill Queen. To protect themselves from her return, the remaining founders each crafted an item of power suited to their house. House Phoenix crafted the egg, which restores life to the departed. House Tapeworm crafted the bowel rod, whose mighty roar topples all who oppose it. And House Duststorm crafted the Storm Giant's bones, whose protective magic bolstered their great gate. The founders guarded well these items during their reigns as Dust Monarch. But in time, the founders left this world. One moved, one had kids, and one hurt her back or something. Their conflict with the Chill Queen was forgotten by all. All it would appear, but the Queen herself. She means to avenge herself against those long gone, to take the items meant to defeat her, claim them for herself, and then reclaim the Dustlands. And she has the first already. No to chyba już nam wyjaśniono, kim jest ta niby królowa lodu. No i proszę bardzo, misja zaliczona, zaliczona. Kozjusz Dustlandera. Zdobyty, zdobyty. No i super, gierki sobie ukończyliśmy. No i mamy chyba kolejną misję do ukończenia, czyli zbiesienie. O, Champion Dust Fire, super, zdobyliśmy trofeum. I tutaj mamy coś takiego. Pokrzyżuj plany Frostlanderów, którzy chcą wykraść artefakt mocy rodu Tasiemca. Zbiesienie. No to tam oczywiście wyruszymy i musimy ją oczywiście powstrzymać za wszelką cenę. O, tutaj jakieś fotograficzne okazje mam do fotografowania i... Ajajajajaj, jakby co to jest akurat u mnie, jakby zadzwonił telefon. Byłby ciekaw, co to za dźwięk. Po prostu zapomniałem wyciszyć go. I dobra. Podchodzimy, robimy zdjęcie i może na dzisiaj wystarczy, jak na ten odcinek. Kurde. Tylko poświęciliśmy tutaj dużo czasu, ale najwięcej to chyba poświęciłem czasu na szukanie tej całej jakby... Ała! Ej! A no tak, zapomniałem. Przecież to jest miejsce, gdzie jadą te wszystkie pojazdy. Już tam się ścigałem. I, o, mamy tutaj ośmiornicę i robimy jej zdjęcie. Głowonóg Dusty. Głowonóg Dusty.
Aż mi się kojarzy to imię z jednej z postaci z takiego serialu dla dorosłych, Paradise PD. No i dobra. No i została nam tylko połowa odkryć do zbadania. Dwie mamy tutaj. Pozostałe jeszcze mamy nie... Ale pozostałe jeszcze nam nieodkryte. Mamy. Jeszcze mamy tutaj akcję i... I to, co tutaj widać. Więc dobra. Może w kolejnym odcinku, może przygotuję się... Nie. Co ja wygaduję z tym przygotowaniem? Nie. W następnym odcinku, moi drodzy, wykonamy właśnie tą misję, jakby to powiedzieć, zbiesienie, gdzie rozpoczniemy jakby odzyskać wszelkie artefakty właśnie przed tą Królową Lodu i być może pokonamy ją, jakby to powiedzieć, chyba pod koniec piątej misji. Ale tutaj jak widzimy, ona zdobyła pierwszy artefakt, czyli artefakt Feniksów. I teraz jedynie to musimy zdobyć tak. Jedynie te jakby to powiedzieć gigantyczne kości, czy jakoś tak. I ten samochód w postaci tasiemca. Więc naprawdę będzie chyba dużo akcji przy tym. Ale na razie to będzie już ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był ciekawy i widzimy się w następnych odcinkach z tego dodatku DLC, czyli Saints Row A Song of Ice and Dust. Tak, udało mi się powiedzieć w pełni, bez pomylenia się, więc cóż, to na razie, na raja, spadam, pum!